Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was. Na moim gospodarstwie dzisiaj zajmuję się zbiorem ostatniego pokosu siana. Październik, pogoda sprzyja, więc bierzemy się za planowanie. Po prostu tawy siano. No co, nie ma sensu nic więcej kombinować. Robimy to w kostki. Ostatni pokos niech będzie zrobiony w kostki, po prostu będę miał wygodniej później wszelakom to rozdawać. Żadnych tutaj większych problemów. Dobra, zamykamy drzwiczki. I lecimy. Dobra, teraz tylko sobie będę dopasować. Odpalić maszynę, zobaczcie, się rozłożona jest, tym bo wiecie. No jest na siłowniku. Dobra, lecimy. Tylko nie w tą stronę, Andrzej. A potem tam odłączę, tempo mam włączę. Dobra, lecimy. Ostatnia praca na październiku. Teraz widzimy się w marcu na siebie owsa. Taki był zamiar właśnie na początku, że siano będą z tymi pracami na moim gospodarstwie w okresie jesiennym. Nie będę przedłużał tego, wiecie, okresu, bo to nie ma sensu. Ale wspomniałem w poprzednim odcinku, że prawdopodobnie wezmę dofinansowanie. Zrezygnowałem z tego. Nie chcę ryzykować z jednej strony z tego dofinansowania. A to już mówię, za chwilę będę mówił dalej. Czemu tak zrobiłem, że to nie wyjechałem? W sumie to moje, że to więc jak mówię, będzie na kieszonkę. Będzie poszłone, więc jemu tutaj tak nic się nie stanie, tylko tak sobie pojeżdżę. Więc mam prawo, mogę sobie tak powiedzieć, o po prostu. Więc tak sobie będę jeździł, no mi wygodniej. No i tak, ja tu miałem im bardziej dofinansowanie na właśnie wspomniane organizacje, budowy i tak dalej. Nie będę tego brał, bo nie chciałbym po prostu później niż w czasie mocniej kombinować niż to jest potrzebne. Będę stawiał oczywiście obiekt. Będę stawiał obiekt właśnie, w zasadzie dwa obiekty na moim gospodarstwie w okresie właśnie teraz zimowym. Biorę kredyt 170 tysięcy na zakup, czy inaczej na zakup materiałów, bocizny i tak dalej itp. Wtedy. Więc no, będzie to spora ilość. Do tego jeszcze dokup bydła, bo wiadomo, że mi chodzi o to, że będę stawiał obory nową. Z odzysku będę miał materiały, dobrze pójdzie. Jakieś postaki, nie postaki, okna itp. A inaczej zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. Materiały mam, teraz tylko do banku o kredyt i będzie laleczka. Proszę Państwa, będzie laleczka. W tym momencie, moim zdaniem, trzeba się trochę bardziej rozmieniać. Wiadomo, postawienie no jest październik, tak? Jeszcze listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam nadzieję, że w 4 miesiące te numer dwa obiekty powstaną. Więc powiem szczerze, no, jest dość ciekawie, będzie moim zdaniem, ale to będziemy później mówić, to jak ogarnę materiały. Materiały mam wstępnie, powiedzmy, może nie zaklepane, ale dzwonione co i jak, żeby po prostu wiedzieć, no i mniej więcej ile kredytu brać na tą inwestycję, no bo to nie są małe pieniążki. To jest praktycznie tyle, większość, to jest więcej niż się brałem na tam zakup tego gospodarki, można powiedzieć, dobieranie kredytu, a tym więc no, troszeczkę z jednej strony się boję tego. Ale jeśli tego nie zrobię, będę żałował. Więc no, takie pofinięcie raczej będzie. A zobaczymy, jak to nie widzi. Będzie. Na basu będzie jeden dzień, na mnie to będzie troszeczkę więcej pewnie czasu. On to poświęcę pewnie, nawet nie wiem, czy we wtorek właśnie będzie odcinek z tej serii. Nie pamiętam, jak pewnie lecie, bo nie zdążę pewnie tego ogarnąć. Choć mam nadzieję, że jednak że zdążę to ogarnąć.
Jednak wydaje mi się, że codziennie tu sobie nagrywam, tak. Więc no, chciałbym to mieć właśnie na najlepszym tego oznaczeniu, mieć tą serię kontynuować codziennie. Jeszcze 100 odcinków zrobić codziennie, a czy to wyjdzie tak? No, jesteśmy bliżej 100 odcinków niż dalej, co jest faktem. Bo teraz chyba 77 bądź 8 odcinek jest, jak się nie mylę. Więc daleko już się mamy, tak? Więc do końca maja raczej mam nadzieję, że codziennie te odcinki z tego będą. No bo ja tak raczej zbytnio dużo, znaczy robotę będę miał w polach, bo będę miał roboty w polach wieczorami. Ale też będę miał możliwość pewnie nagrywania, ale nie jakoś mocno spinał tym powodem. Żeby tutaj po prostu miał czasu. Tym wszystkim. Przygotowany. Jeszcze. A na razie chcemy skupić się tutaj jeszcze na tym rozwoju tego plastwa. Więc tak, no co. Teraz na dzień tego nagrywania, można powiedzieć, no miałem fajny odzew odnośnie czwórki, można powiedzieć, był. A więc ja bym się spodobał też ogólnie w tym gospodarstwie. Chciałbym taki ciągnik, tapić się naprawdę w fajnych pieniądzach. Okazyjnie, że fajnie było go nie wziąć. No bo dobranie kredytu 20 tysięcy nie jest to majątek. Bo naprawdę dobiorę teraz mogę sprzedać byki i wydać pieniądze. Na razie wiecie, no nie chcę tego powtórzać, bo chcę mieć pewnie 24 miesiące na to, żeby po prostu raz w roku sprzedawać taką dużą ilość byków. Więc no, wiecie. Powiedziałem, że byki 2 lata to jest taka, tak powiem, to powiedzieć dokładnie, żeby zrozumiało. Takie przetrzymanie, nie wiem, to jest dokładnie, to odpowiednia słowa brakło mi. Ale egzystencja, egzystowanie takie będzie tylko przez te 2 lata, z tym półtora roku jeszcze, więc, ale jeśli wiecie, robimy tak jak ja planuję to zrobić, to w późniejszym czasie już to będzie dużo lepiej nam wyglądało, tak, i mam nadzieję, że to będzie fajnie nam to wychodziło później, wiecie, raz w roku takie potężne pieniądze dostawać. No bo taki zamiar właśnie, żeby raz w roku te byki sprzedawać w większej ilości, mieć tak pewno właśnie dałam się taką pauzę zrobić. I tak, no się te byki wypalą mi, a mam nadzieję, że wypalą, no to raz w roku pewnie powinniśmy dostać koło 170 tysięcy, coś w tym stylu. Na te byki, 170 nawet, tak plus minus liczę, więc taka z roku taka kwota, powiem szczerze, mnie to będzie usatysfakcjonowywało i wtedy ten rozwój na pewno będzie dużo lepszy, szybszy, tak, bo wiadomo, no zakup cieląt, to też swoją drogą wiadomo, się też liczy, ale co dzisiaj jeszcze muszę zrobić? I pod koniec odcinka to zrobimy, czyli muszę sprzedać krowki, które no już, powiem szczerze, no nie są zbyt efektywne, tak? A też nie chcę tracić na wartości tych, tego bydła. Zresztą ta obora już troszeczkę się zrobiła ciasta, więc nie mogę sobie na to pozwolić, żeby po prostu to ogarnąć inaczej, muszę sprzedać i robić miejsce dla tych młodszych, nowszych, po prostu tych krów. Więc no, takie tu właśnie skutki są robocze. No, może tak sobie dojdziemy do końca, pójdziemy je sprzedać, bo nie będę pajacował, nie będę wynajmował teraz lawety, żeby się, że po prostu chcę na odcinku to zrobić, żeby nie było, że ja to coś kwantuję. Tak samo z bykami, czy coś może powiedzieć, że kwantowałem, że tego skąd tyle pieniędzy miałem. Takie ceny sobie gdzieś ustawiłem. Takie ceny miałem takie. Dobra, szybko szepniemy się, tutaj, dobra, cyk. I mamy, szukamy najstarszych krów, które mamy
gospodarstwie, to jest 10 miesięcy, 59 miesięcy, 52 miesiące. Tutaj to trochę mamy tych do sprzedania ogólnie z tego co widzę. Więc no to trzeba posprzedawać. Sprzedaj. To taka ciekawa 70-50, to my to pojednoczamy. Musimy sprzedać. Kolejna sztuka na 3 sztuki. Mamy. Wiecie, trzeba trochę odmłodzić tą hodowlę naszego tego bydła, można powiedzieć. I tu mamy tak samo. No i to, no, co nam zostanie, no z tego będziemy raczej kombinować pieniążki. Masz na 10%, jeszcze powinno być w miarę to dobrze ogarnięte. Zostawiamy tam 30 tysięcy na koncie. I co mogę zrobić z tymi pieniędzmi? No bo obora jest dość mała. Ja nie mogę dokupić żadnej jednej sztuki chyba nawet. Właśnie. Więc co robię? Sprzedałem krowy, które może też powiedzieć, że bez sensu to zrobiłeś, że sprzedałeś. Ale nie ma tego złego, bo ja teraz wchodzę w mój główny, powtarzam, główny kredyt i tam czekajcie. I spłacam większość kredytu. I praktycznie zostaje mi rok, powtarzam, rok do spłacenia kredytu 14 miesięcy, więc na przyszły sezon już praktycznie można powiedzieć lekko prawdopodobnie będziemy mieli spłacony kredyt. To też mnie już będzie troszeczkę ratowało pod tym względem, że no już troszeczkę wygodniej będę miał z ogólnymi tutaj setkami, tak? No nie jest to według setek. Wiecie, no kupi jesteś, mogę spłacić przecież ściągnik, ale powiem szczerze, lepiej spłacić ten główny kredyt, płacić jestem trochę drobniejszy, bo teraz mógłbym sobie suma summarum wziąć tak, kredyt na opłatę, spłacić całość tych kredytów i większy na trochę dłuższy okres kredytowania, ale nie o to mi chodzi, ja tak go wziąłem, żeby po prostu móc się bawić, a jak mi to wyjdzie przy przewijaniu teraz? Nie wiem. Będę myślał. Jak nie, to sprzedam całe te bydło i kupię po prostu nowe jałówki, 10 krów nowych do rozwoju i też powinno mi to jakoś wypalić. Jeśli tak, to będzie miało jakieś to większe znaczenie, tak? Bo tego to akurat zbytnio nie wiem, jak ten farmik tutaj działa. Te moje gospodarka, no chcę po prostu się jakoś tutaj względnie rozwijać, tak? A bez takich inwestycji, kombinacji alpejskich, jak to się mówi, no, nie da się tego zrobić. Inaczej. Przecież ta obórka dlatego jest. Widzicie, ta obórka też nie jest jakaś wybujała. Więc ja sobie muszę to radzić. Ja się nie martwię po części, bo myślę, że ja też całego tego siana, tej całej kieszonki, którą posiadam, nie martwię się, bo na pewno ta jedna pryzma, która jest tutaj właśnie, prawdopodobnie od tej strony, od pola, po prostu będzie sprzedawana w całości, więc ja się nie martwię, że mi pieniędzy brak, jeśli nawet będę na minusie, ja sobie kombinuję właśnie te pieniądze, będzie na kręgactwa z niczego, po prostu nie martwię się, pod tym względem sprzedawałem, miałem 30 tysięcy, zrobiliśmy z samych krów, tak, no 6 tysięcy teraz trzeba wyłożyć na to, żeby kupić po prostu jakieś nowe sztuki, no nie boję się tego, tak? Bo na pewno jak będę stawiał oborę, no też raczej będę liczył chyba większy kredyt i kupić pewnie za 20-30 samych takich jałówek. Właśnie, żeby po prostu już też to fajnie wychodziło. Grunt, to się nie bać. Grunt, to się nie bać i inwestować ile się da. Na pewno tak, no jeszcze dopłaty przyjdą. Teraz co się dowiedziałem, to 15, 17 tysięcy dostanę dopłat. Decyzja przyszła. Więc no,
Już mi podatuje. Może nie dużo, ale zawsze. Więc popatrzę po 6 tysięcy, położę 1000 i kupię 3 jałówki wysokocielne i będę miał spokój. I będę mógł sobie to jakoś powoli tutaj cudować pod tym względem. No, trzeba po prostu czas jakoś tutaj radzić. Wiecie, no to by było, jest 3 lat nie było też. Wiadomo, wiecie, pamiętacie, że niektóre mi tak pierwszej młodości tych jałówek, tych krów. A czy tych krów, przepraszam, nie jałówek. Więc no tutaj trzeba mieć na to baczenie. Więc no, co zrobić? Jak to będziemy, mówię. Nie martwię się, jakoś będzie, na pewno wiem, że spłacę kredyty w przyszłym sezonie, na sam koniec, co jest mnie to bardzo satysfakcjonuje pod tym względem. Jakoś z tym będzie. A ogólnie podejrzewam, że tak pewnie jeszcze na pewno pójdzie na sprzedaż, na właśnie zakupienie bydła. Zobaczymy, nie wiem. Jestem ciekaw. Więc myślę, po prostu będę rozmyślał to w późniejszym czasie, jak mam to elegancko sobie to wykminić, tak? No bo paszy mam, nawet gdyby tak zawsze na wiosnę dopiero będę miał krowy, czy bytny i tam byki, no to też zdążę sobie raczej tego narobić, tej paszy, i powinno być gdzieś git. Ale dzierżawy są, na razie wszystko jest, w dobrym stopniu idzie. Możemy sobie jakoś pozwolić na to wszystko, więc nie mam co tu płakać. Naprawdę, nie mam co pod tym względem płakać, bo to naprawdę fajnie. I tak fajnym tokiem to idzie, tak? No bo teraz suma sumarum mam 58 tysięcy, prawie 59 tysięcy kredytów. A tym już można powiedzieć, bo tego wszystkiego tu mam już praktycznie znikome ilości spłat. Dobra. Ciemię jeszcze wypasujemy sobie następne pole. Szyjną mąkę wypasam, nie pole. Karać pasy nie składam. Mi się nie upyla, mimo że jest hydrauliczna spadana, to i tak mi się do nie upyla. Dobra. Teraz to dobrze to zmienić, jak tu u nas sobie wjechać. Cyk, lecimy. I można sobie powoli. Aż tą mogę popasować. Aż w sumie powiem szczerze, że popasujemy chyba już wszystko, to nie będzie sensu chyba już później to poza odcinkiem robić. I tak jeszcze jednym pokostach będziemy czekał na pewno, bo nawet abstrahując od tej serii, dowiedziałem się, że jednak dobrze, że ten twat pokos traf robię ogólnie, no bo podobno, jeśli się nie zbierze tego twatego pokosu w listopadzie, no to podobno jest dużo, dużo gorzej później z tym, żeby katawa później ładnie planowała, więc no tutaj dobry plan robię z tego, że 4 pokosy, czekajcie, kwiecień, czerwiec, sierpień i październik, zbieram wszystkie katawy dla siebie i katawy zbieram na siano, bo pogoda jest fajna, no, trzeba z tego korzystać, tak? Pogoda jest fajna i to trzeba korzystać. Więc tak, 4 pokosy i piąty, który jest tam takim, jest, tak można powiedzieć, no to jest pokosem ostatnim, i powinien powiedzieć pokosem, który będzie sprzedawany, tak? No bo on się nie kali tego trzymać, bo kanam sobie z Henkiem, sąsiadem,
może pożyczy mi owiakę samozaładowczą i może sobie kulki zrobię i sprzedam kulki. Powiem, że bardziej klarownym jest sytuacja sprzedaży balotów niż z pryzmy, więc tu trzeba nie raczej zrobić pryzmy i pogadać, znaczy nie pryzmy, tylko baloty, pogadać sobie z Henkiem, czy mi pożyczy, z sąsiadem trzy chałupy dalej, czy pożyczy mi właśnie wspomnianą wijakę, co by było naprawdę było dużo, dużo bardziej dla mnie wygodne. A bo jeszcze powiedziałem, czemu pasuje się case'em. No case ma tutaj lepszy bajer, znaczy może bajer powiedzieć. No jest troszeczkę lepiej wyposażony w hydraulikę, we wszystko, więc nie powiem, że usus nie jest, ale jednak case jest dla mnie bardziej wygodny do pracy, ponieważ ma też rewers, więc tutaj jeszcze przy kierownicy bajunia, nie wykam nigdzie żadnego rewersu i bardziej mi pasuje. A nie chcesz, wiecie, no, może mam tą czwórkę kupioną, znaczy, że też muszę ją codziennie nagrywać, tak? Więc no, tak to jest. Tak, i znowu mi się stacja z pracy nie zdjęła. Jak mnie to drażni, jak ja sobie to ustawiłem, znowu mi się pojawiła na razie. Restacja, może ją zdjąć. Ale podejrzewam, że też jeśli tak będzie mi trochę widać ciśnienie, tak można powiedzieć. Zależałem tą kostkę też pewnie sprzedam, mimo że najebałem za przeproszeniem pieniędzy na nią. To było 40 tysięcy. 39 pamiętam. To w ogóle nie było, to wiecie. Nie, już nie muszę aż tak pamiętać dokładnie za ile było kupione. Bo teraz tam mieliśmy za duże inwestycje na gospodarstwie poczynione. Że teraz miał się tutaj bawić z dobnymi, sorry, dobnymi wydatkami, tak? Naprawdę. Sezon zajebiście idzie, sezony idzie, idą. Ok, jest trochę był w tym sezonie kupowany. Tak! W tym sezonie kupiliśmy dwa ciągniki, kupiliśmy kombajn, kupiliśmy przewracarkę, kupiliśmy prasę, kupiliśmy szczepę. Czekajcie, jeszcze. Dwa ciągniki, kombajn, dwa ciągniki, kombajn, przewracarkę, pierwszą szarkę, zależy, jak to mówi. Przyczepę. No bo sprzętu to nie liczę. 5 takich, można powiedzieć, większych maszyn, troszeczkę droższych niż to 10 zwyszło. To powiem szczerze, że to 51 tysięcy, pamiętam, 50 tysięcy dodałem za czwórkę. Tak. Dlatego dałem 66 z turem. Więc tak opcjonalnie, bo teraz ciągle to musiałbym przełożyć sobie to do kupiona, żeby fajnie wyglądało. Już macie 100, przybliżenie powiedzmy już te 120 tysięcy. No tego, kombajn 45, no tego już mówię, już w przybliżeniu. Więc już macie ile? 125? Nie, to ja pierdolę. 50, 115, 16 tysięcy. Ciągniki nie kosztowali, kombajn 45, no to mi wychodzi 160 tysięcy za same takie rzeczy właśnie. Teraz patrząc, przeliczając to wszystko naprawdę, to bym na kredyt miał spłacony, tak? Bez żadnych problemów. Tylko że wiecie, nie miałbym case'a, to i można powiedzieć, poszedł tak zwany wymianę za 30. To jest po jedno. Kombajn poszedł za wistule. Można powiedzieć tak w cudzysłowie, no bo też wiadomo, że dołożyłem pieniędzy, no nie oszukuję się. Dołożyłem pieniędzy. Nadal mu to nie przyszło. Zatem też dostałem 31 chyba za 30 i 12 za kombajn, chyba do czego. Wtedy było. Więc ma sumarę naprawdę. Są bardzo fajne pieniądze wtedy, więc na pół case'a miałem właśnie z tamtych wydatków, tak? A teraz no, po prostu ze swojego, tak? Ten usus, mówię, żeby nie był dobrej cenie, nie był od gospodarza i gościu nie wymieniał. No to też pewnie mnie nie kupił, nie szukałem aktualnie tego ciągnika, no, ale trafił mi się naprawdę
Moim zdaniem jest zajebisty egzemplarz Ususa. I no, mówię, dla mnie grzechem by było tego ciągnika nie wziąć. Więc tak, no, trochę pieniędzy byśmy wydali, jakby nie patrzył. Na swoich, można powiedzieć, wydaliśmy 100... Czekajcie, 45 chyba bodajże dostałem, 43 dostałem z tym. Na kombajn, czyli ponad 120 tysięcy dołożyliśmy na te nowe nabytki. No, to nie jest mało, tak? Jest elegancko, nawet można powiedzieć, w pewnym sensie. W tym momencie. Dobra, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli tak, jeśli nie wiem, czy się spodobał, to ciepłe, w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie. Cześć.